Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 21 cm i krawędzi podstawy 14 cm. Skoro to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, to w podstawie jest czworokąt, a inaczej mówiąc kwadrat, ponieważ występuje tutaj w nazwie prawidłowy, czyli podstawą jest figura foremna o takich samych bokach. Więc skoro to jest czworokąt, czyli to będzie kwadrat podstawą, tak? I krawędź podstawy ma 14, a wysokość tego ostrosłupa wynosi 21. I jak obliczamy objętość ostrosłupa? Objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. Wysokość jest już podana, to jest 21 cm. Pole podstawy policzymy. No i teraz podstawą jest kwadrat, więc wzór na pole kwadratu to jest a do kwadratu, czyli 14 do kwadratu, 14 razy 14 to jest 196 cm kwadratowych. I zaczynamy liczyć objętość. Objętość to jest 1 trzecia razy pole podstawy, czyli 196 razy 21. I tutaj trójkę i dwudziestkę jedynkę skrócimy przez 3, tu będzie 1, tu 7. Więc zostało nam tylko 196 razy 7, to jest 1372 centymetry sześcienne. I mamy już odpowiedź, objętość ostrosłupa wynosi 1372 centymetry sześcienne. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.